Witajcie w kolejnym odcinku z serii o Fundacji Rodzinnej. Ja nazywam się Dominika Ramirez-Wołkiewicz, a wy oglądacie Studio Gesell. Zasadę opodatkowania Fundacji Rodzinnej przedstawiłam w poprzednim odcinku. Link do odcinka znajdziecie tutaj. Dzisiaj zaś przedstawię w szczegółach, czy opłaca się wnosić nieruchomości do Fundacji Rodzinnej. Często klienci zastanawiają się, czy mogą wnosić lub sprzedawać nieruchomości do Fundacji Rodzinnej. Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednak oczywista. Wszystko zależy od planów Fundacji Rodzinnej, do czego nieruchomości mają być wykorzystywane przez Fundację. Należy pamiętać, że Fundacja Rodzinna może wynajmować lub wydzierżawiać nieruchomości. Jest to w jej podstawowym, dozwolonym zakresie działalności. Jeśli Fundacja Rodzinna natomiast zamierza sprzedać nieruchomości niedługo po ich nabyciu, pojawia się ryzyko zastosowania sankcyjnej stawki podatku CIT 25%. Zgodnie bowiem z przepisami, Fundacja Rodzinna może zbywać mienie, o ile nie zostało ono nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia. Mogę sobie zatem wyobrazić przedstawicieli organów podatkowych, twierdzących, że fundacja nabyła nieruchomości wyłącznie celem dalszego ich zbycia, w szczególności jeśli okres między nabyciem a zbyciem nieruchomości jest krótki. Prowadzenie działalności deweloperskiej na nieruchomościach wniesionych do Fundacji Rodzinnej też może zostać uznane za niedozwoloną działalność gospodarczą fundacji. W takim przypadku Fundacja Rodzinna byłaby zobowiązana do zapłaty 25% podatku CIT. Zanim przejdę do ostatniego punktu, zachęcam do zasubskrybowania kanału Studia Gesell i pozostawienia łapki w górze pod tym filmem. A ostatnim istotnym elementem, na który należy uważać, to nieruchomości wykorzystywane nieodpłatnie na prywatne potrzeby beneficjentów. W takim przypadku nieodpłatne świadczenie w postaci udostępnienia przez Fundację Rodzinną nieruchomości na rzecz beneficjentów, fundatorów fundacji lub podmiotów powiązanych jest tak zwanym ukrytym zyskiem opodatkowanym CIT 15%. Oprócz omówionych już skutków w podatku dochodowym pozostaje jeszcze temat opodatkowania podatkiem VAT, o czym opowiem w najbliższych odcinkach, na które już serdecznie zapraszam.